W tym nagraniu zajmiemy się obliczeniem stężenia kwasu chlorowodorowego, jakie jest niezbędne do całkowitego zobojętnienia roztworu wodorotlenku baru. Oto treść zadania, z jakim się zmierzymy. Oblicz stężenie kwasu chlorowodorowego, którego użyto 20 cm sześciennych, do całkowitego zobojętnienia 27,4 cm sześciennego roztworu wodorotlenku baru o stężeniu 154 mol na decymetr sześcienny. Zacznijmy od wypisania danych i szukanych. Znamy objętość użytego kwasu chlorowodorowego. Wynosi ona 20 cm sześciennych. Co więcej, wiemy, że objętość ta wystarcza do zobojętnienia 27,4 cm sześciennego roztworu wodorotlenku baru o stężeniu 154 mol na decymetr sześcienny. Celem tego zadania jest obliczenie stężenia użytego kwasu chlorowodorowego. Zawsze jeśli rozwiązujesz zadania tego typu, zacznij od zapisania równania reakcji chemicznej. Kwas chlorowodorowy reaguje z wodorotlenkiem baru. W wyniku całkowitego zobojętnienia otrzymamy chlorek baru oraz tlenek wodoru. Bar jest metalem występującym w drugiej grupie układu okresowego pierwiastków. Jest on dwuwartościowy, natomiast chlor jest jednowartościowy. Więc aby ustalić wzór soli, należy przenieść te cyfry na krzyż. Teraz dobierzmy współczynniki stechiometryczne. Zacznijmy od atomów metalu. Po stronie substratów mamy 1 mol atomów baru i podobnie jest po stronie produktów. Teraz kolej na chlor. Po stronie produktów znajdują się 2 mole atomów chloru, a po stronie substratów tylko 1 mol. Więc tutaj należy postawić 2. Teraz kolej na wodór. Po stronie substratów w chwili obecnej mamy 4 mole atomów wodoru, a po stronie produktów mamy 2 mole atomów wodoru w cząsteczce wody. Musimy zatem podwoić liczbę moli cząsteczek wody. Na koniec sprawdźmy, czy zgadza się liczba moli atomów tlenu. Po stronie substratów są 2 mole, po stronie produktów podobnie. Równanie jest uzgodnione. Zgodnie ze stechiometrią reakcji widać, że aby zobojętnić 1 mol wodorotlenku baru, należy użyć 2 mole kwasu chlorowodorowego. Aby rozwiązać to zadanie, najpierw musimy obliczyć liczbę moli wodorotlenku baru, jaką mamy do zobojętnienia. Stechiometria reakcji wynosi 2 do 1. Jak już obliczymy, ile mamy moli cząsteczek wodorotlenku baru, to będziemy wiedzieć, że kwasu chlorowodorowego potrzebujemy 2 razy tyle. Po obliczeniu liczby moli kwasu, znając objętość użytego kwasu, będziemy w stanie obliczyć stężenie molowe użytego kwasu chlorowodorowego. Stężenie molowe równe jest liczbie moli substancji rozpuszczonej podzielonej przez objętość danego roztworu. Zatem po przekształceniu wzoru na stężenie molowe otrzymujemy, że liczba moli to stężenie molowe razy objętość roztworu. Stężenie molowe wodorotlenku baru mamy podane w jednostce mol na decymetr sześcienny. Natomiast objętość podano w centymetrach sześciennych. W takim razie musimy zamienić centymetry sześcienne na decymetry sześcienne. Przypomnę, że w jednym centymetrze sześciennym mieści się 1000 decymetra sześciennego. W takim razie objętość roztworu użytej zasady podana w decymetrach sześciennych równa jest 27,4 cm sześciennego razy 1000 decymetra sześciennego na każdy centymetr sześcienny, co daje nam 274,1 decymetra sześciennego. Liczba moli wodorotlenku baru wynosi 154 mol na decymetr sześcienny razy 274 decymetra sześciennego, co równa jest 4,22 razy 10 do minus czwartej mola. Skoro z 1 molem wodorotlenku baru
reaguje 2 mole kwasu chlorowodorowego, to z 4,22 razy 10 do minus 4 mola zasady będzie reagowało x moli kwasu. X wynosi 8,44 razy 10 do minus 4 mol kwasu chlorowodorowego. Obliczyliśmy, ile moli kwasu potrzebujemy do całkowitego zobojętnienia zadanej ilości wodorotlenku baru. Znamy objętość użytego kwasu. Wynosi ona 20 cm sześciennych. Więc przejdźmy do ostatniego etapu w rozwiązaniu zadania i obliczmy stężenie kwasu solnego. Stężenie kwasu solnego równe jest liczbie moli kwasu solnego podzielone przez objętość roztworu kwasu solnego. Jeśli chcemy wyrazić stężenie w jednostce mol na decymetr sześcienny, musimy zamienić centymetry sześcienne, w których podano nam objętość, na decymetry sześcienne. Objętość kwasu chlorowodorowego wynosi 20 cm sześciennych, czyli 0,02 decymetra sześciennego. Stężenie molowe kwasu chlorowodorowego wynosi 8,44 razy 10 do minus 4 mola dzielone przez 0,02 decymetra sześciennego. Stężenie molowe kwasu chlorowodorowego wynosi 4,22 razy 10 do minus 2 mol na decymetr sześcienny. Obliczyliśmy stężenie kwasu chlorowodorowego niezbędne do całkowitego zobojętnienia 27,4 cm sześciennego 154 dziesięciotysięczne molowego roztworu wodorotlenku baru. Odpowiedź do zadania brzmi: stężenie molowe użytego kwasu chlorowodorowego wynosi 4,22 razy 10 do minus 2 mol na decymetr sześcienny.